Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na remont kolejnych ulic, które zapisane zostały w planie remontowym dróg i chodników na ten rok. Nową asfaltową nawierzchnię zyskają ulice Glebowa, Letnia i Lazurowa. Glebowa to ulica na Zatorzu, gdzie trwa realizacja zainicjowanego przez prezydenta w 2018 roku planu likwidacji ulic gruntowych w mieście. W tym samym planie mieszczą się również ulice Lazurowa i Letnia, położone na Dąbrowie, gdzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprowadził roboty w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pawienicach w aglomeracji łódzkiej. Na ulicy Glebowej na Zatorzu część tej drogi już została wyremontowana wcześniej. Tym razem remontem objęta zostanie jezdnia o powierzchni około 2962 m2. Zostaną tu wykonane następujące prace. Korytowanie ulicy, uzupełnienie warstwy kruszywa i położenie nakładki z masy asfaltowej. Identyczne prace obejmą ulicę na Dąbrowie. Na Lazurowej to powierzchnia jezdni około 1170 m2, a na ulicy Letniej około 2219 m2. Na oferty potencjalnych wykonawców ZDM czeka do 9 lipca. O wyborze wykonawcy, jak napisano w specyfikacji przetargowej, będzie decydować w pierwszej kolejności cena wykonanej usługi, to aż 60%. Po 20 punktów ogłaszający przetarg przyzna zaoferowany termin realizacji i okres gwarancji na wykonane prace. Firma, która wygra przetarg, będzie miała na realizację remontu maksimum 75 dni. Przekazanie placu budowy, jak zastrzega Zarząd Dróg Miejskich, nastąpi nie wcześniej niż 1 sierpnia. Wynika z tego, że wyasfaltowane ulice gotowe będą najpóźniej w połowie października, ale jak można zauważyć, patrząc na dotychczasowe remonty, wykonawcy na ogół starają się skrócić terminy zakończenia prac. W połowie maja radni miejscy przegłosowali uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła. Po uprawomocnieniu się tej uchwały prezydent Grzegorz Mackiewicz ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspomniane zadanie. Dotacja udzielana jest na likwidację węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Pabianic i zastąpienie ich innymi źródłami zasilania. W grę wchodzi ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na biomasę, ogrzewanie węglowe, ale jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci gazowej. Piece na paliwa stałe typu biomasa i węgiel kamienny muszą spełniać 5. klasę oraz wymagania ekoprojektu. Dotacją mogą być objęte wydatki poniesione na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii, a w przypadku ogrzewania gazowego również opłatę przyłączeniową. Dotacje, na jakie mogą liczyć Pabianiczanie, ustalono w różnych wysokościach w zależności od inwestycji w wymianę węglowych źródeł ciepła. I tak do 6000 zł miasto dołoży do zakupu i montażu źródła gazowego oraz do 2376 zł do opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej. Maksimum 7000 zł otrzymają mieszkańcy na zakup i montaż źródła na biomasę. Również do 7000 zł można otrzymać na zakup i montaż pieca węglowego. Wnioski o udzielenie dotacji z miejskiego budżetu są do pobrania w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski można składać od 15 lipca w Wydziale Ochrony Środowiska, ulica Świętego Jana 4, drugie piętro, pokój 21. Dotacja udzielana będzie do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta. Do 9 sierpnia można oddawać głosy na odnowioną, zmodernizowaną budowlankę w internetowym plebiscycie na najpopularniejsze inwestycje w ramach 23. edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku – Budowla XXI wieku. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Wszyscy mieszkańcy naszego powiatu, nie tylko oczywiście, mogą oddawać głos na ten obiekt, na tę modernizację, do czego bardzo serdecznie Państwa zachęcam, proszę, bo obiekt naprawdę jest wart tego, aby został doceniony i zobaczony w naszym kraju. Obiekt przy ulicy Partyzanckiej 56 na pewno został doceniony już w województwie łódzkim. Po zgłoszeniu termomodernizacji budynku do konkursu 19 lutego, w wyniku głosowania internautów, które trwało do 20 maja, budowlanka otrzymała pierwsze miejsce w województwie łódzkim oraz 17 w kraju, uzyskując 988 głosów. Bardzo jesteśmy z tego dumni, że takie dobre miejsce udało nam się uzyskać. Obecnie trwa już edycja finałowa.
Spodziewamy się w najbliższych tygodniach specjalnej komisji, która przyjedzie do nas z ramienia organizatora. I ta komisja oceni jakość wykonania, oceni fachowość, adaptację, no te wszystkie elementy, które są brane przy ocenie projektu. Jeśli uzyskamy no, pozytywną akceptację, weryfikację, to we wrześniu będzie gala finałowa, na której być może ten obiekt zostanie nagrodzony. Aby oddać swój głos na budowlankę, trzeba wejść na stronę modernizacjaroku.org.pl. Po lewej stronie w zakładce Finał obiekty odnaleźć pabieński obiekt i zagłosować. Na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, który należy zaakceptować. Głosować można raz dziennie. 24 czerwca przypada Polski Dzień Przytulania, a tę spontaniczną akcję zaszczepili w naszym mieście wolontariusze Agrafki. W miniony poniedziałek odbyła się już kolejna edycja, tym razem już w nieco innej formie działania. Na razie chwilowo skończyliśmy z biciem rekordu, bo było ich ponad 140 osób w jednym miejscu tutaj pod urzędem miasta. Natomiast od 2 lat zmieniliśmy troszeczkę strategię. Wychodzimy bardziej do ludzi niż ludzie do nas. I tym samym dzisiaj po raz 7 w Pabianicach razem z karteczkami Free Hugs, darmowe przytulanie. Zatrzymujemy samochody, bardzo bezpiecznie, rowerzystów. Wszystkich, którzy tutaj przychodzą, nie opuszczamy, nie odpuszczamy. Wszystkich przytulamy. Dlaczego? Dlatego, że przytulanie ma takie wielkie, wspaniałe swoje możliwości, że każdy powinien przynajmniej raz się przytulić. Przytulenie to również życzliwość i to chcemy promować dzisiaj przynajmniej w Pabianicach. Tak jak w minionych edycjach, tak i w tym roku specjalną strefę przytulania zorganizowano przed Urzędem Miejskim. Wolontariusze Agrafki przytulali i zachęcali przechodniów do wymiany uścisków, a po przyjściu do domów przytulili swoich członków rodzin. Agnieszka Jaksa, koordynatorka grupy wolontarystycznej, twierdzi, że ta akcja ma przełożenie na nasze codzienne życie. Ta akcja jest naprawdę niesamowita. Wszyscy zawsze w ewaluacji, przynajmniej wolontariusze mówią o tym, że są tak napełnieni taką energią pozytywną. Myślę, że jak najbardziej, bo takie dawanie sobie na co dzień po prostu zwyczajnego uścisku naprawdę w środku serca powoduje wielką moc. I jestem przekonana, że ci ludzie zresztą później na Facebooku dają nam informację zwrotną, że dziękujemy, że byliście, że było bardzo miło, że więcej takich akcji. Także myślę, że jestem przekonana, że dzisiejsza akcja również spowoduje więcej energii u pabianiczan, które później się przełoży tak na życie osobiste i dalsze życie również zawodowe. Dzień przytulania to jedna z wielu akcji grupy Agrafka. Wakacje to czas na naładowanie akumulatorów i kolejne projekty realizowane już od września. Chwilowa przerwa, później obóz nasz socjoterapeutyczny i podsumowanie od września. Kupa roboty, kupa pomysłów, także przed nami jeszcze 2 projekty nowe. Już mamy to w zanadrzu, już mamy pomysły, także pabianiczanie, proszę, bądźcie cierpliwi, już za chwilkę ruszamy z kolejnymi działaniami. Wykonywały proste prace ceramiczne, poznając przy okazji różne techniki tworzenia w glinie. Mowa o dzieciach, które w ramach półkolonii zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury pierwszego dnia pojechały do pracowni garncarskiej Hopi House Ewy Lewandowskiej. To już są kolejne z rzędu zajęcia, już chyba 3. lato, kiedy spędzamy je razem z dzieciakami z MOK-u. Dzieci poznają techniki garncarskie, poznają atmosferę tutaj pracowni, mają kontakt z gliną, z materiałem, z którym na co dzień nie mają. Mogą po prostu bezkarnie naciskać, ściskać, skręcać, dotykać, moczyć i odczuwać, bo najważniejsze są te takie indywidualne odczucia. Każdy z nich przeżywa to na swój sposób. Na warsztatach dzieci własnoręcznie wykonały kilka glinianych przedmiotów. Dużo robiliśmy na zajęciach, no niektóre były łatwe, ale niektóre no trudne, no niestety. Ale co konkretnie, co trzeba było wykonać? Na przykład z liściem, że trzeba było odcisnąć na taką glinę w kształcie liściu, to trzeba było prawdziwy liść odcisnąć, no i żeby był taki liść, taki jak prawdziwy. No i tam jeszcze kółka robiliśmy. Robiliśmy między innymi takie, można to nazwać garnuszki, serca takie, do których do robienia używaliśmy takie koronki, no i te rybki też robiliśmy. Takie jeżyki robiliśmy. Nie były jakieś to trudne zadania, ale też nie były łatwe, no.
więc... A będziesz w domu sobie z tej gliny coś tam próbował teraz zrobić? Zobaczę, mi się przyznam, bardzo podobały te zajęcia. W tworzeniu glinianych prac uczestnicy półkolonii wykorzystali kilka technik. Podstawowa to wyciskanie naczynia po prostu poprzez wciśnięcie kciukiem w bryłkę gliny i jakby uformowanie naczynia, ale też ozdabiamy te naczynia na wzór jakichś średniowiecznych naczyń przez wyciskanie jakichś rytów czy wzorków. No i potem kolejna technika to wyciskanie, takie wciskanie różnych faktur. I między innymi wciskaliśmy żywe listki w miękką glinę. Wciskaliśmy koronki, to taka technika bardzo znana. I różne inne faktury, jakieś mam takie, całą masę stempelków ceramicznych narzędzi. Ale też pokazuję im, że przy pomocy prostych narzędzi, takich jak na przykład paznokieć, mogą też zrobić przepiękne wzory na swoich rybkach czy na jakichś innych naczyniach. Po wykonaniu prac później należało je pomalować angobami, czyli kolorowymi, rzadkimi glinkami, które po wypaleniu w piecu dają efekt matowy. Później już sama Ewa Lewandowska na wszystkie prace położyła transparentne szkliwo, żeby się ożywiły i były takie prawdziwie ceramiczne. Przez kilka dni będziemy je suszyć, jest gorąco, więc myślę, że przez dwa dni wyschną. Włożę do pieca, wypalę na biskwit, w sensie ten pierwszy wypał zrobię potem po szkliwie i jeszcze raz do pieca pójdą na temperaturę 1040-1060 stopni. Także będą miały takie walory ceramiczne. Placówka przy ulicy Kościuszki w ramach letniego wakacyjnego wypoczynku już po raz kolejny organizuje tygodniowe półkolonie dla dzieci. Już po raz trzeci zdecydowaliśmy się na zorganizowanie typowych półkolonii, które zarejestrowane są w Kuratorium Oświaty w Łodzi, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ponieważ ta forma wypoczynku dla dzieci jest bardzo atrakcyjna, bardzo podoba się dzieciom i ich rodzicom i uznaliśmy, że jest dużo ciekawsza niż spędzanie czasu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Dzieci mają zapewnione bardzo urozmaicone zajęcia w czasie dwóch tygodniowych turnusów. Każdy dzień to inny ciekawy wyjazd. Drugiego dnia półkoloniści pojechali do parku Mikrokosmos w Ujeździe, a dzisiaj zwiedzali port lotniczy Lublinek w Łodzi. Jutro, to jest w czwartek, pojadą na warsztaty artystyczne do Teatru Wielkiego, a w piątek turnus zakończą wizytą w stadninie koni w Lutomiersku. Drugi turnus, który również będzie trwał 5 dni, rozpoczyna się warsztatami edukacyjnymi w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. Następnie warsztaty w leśnictwie miejskim w Łodzi, również warsztaty ekologiczne. Wizyta w planetarium EC w Łodzi, wyjazd do Dinoparku w Kołacinku i również na koniec wizyta w stadninie koni, podsumowanie półkolonii tego turnusu, również z ogniskiem i z zabawami na świeżym powietrzu. W ten sposób dzieci mają dostęp do przyrody, do świeżego powietrza i na tym nam bardzo zależało. Myślę, że zajęcia są tak ułożone, że każde dziecko w wieku od 6 do 13, 14 lat znajdzie coś ciekawego dla siebie. Polecam od razu te kolonie, bo naprawdę już to będzie mój w życiu tutaj, to trzeci turnus i po prostu polecam, bo fajnie jest. W półkoloniach bierze udział 50 dzieci, to liczba wynikająca z pewnych ograniczeń. Według zasad, jakie panują przy organizacji wypoczynku, na każde 10 dzieci przy wyjazdach musi być jeden wychowawca, więc mamy 5 takich wychowawców z uprawnieniami, dlatego możemy mieć 50 dzieci na jednym turnusie, a to stanowi również zapełnienie jednego autokaru, którym jeździmy na różnego rodzaju zajęcia. Oprócz bogatego programu półkolonii i opieki, dzieci mają zapewnione ubezpieczenie, transport, bilety wstępu, materiały, z których korzystają na zajęciach oraz napoje i słodki poczęstunek lub owoc. A jakie plany mają uczestnicy półkolonii po ich zakończeniu na kolejne wakacyjne tygodnie? Ja jeszcze pojadę do babci później, chyba na miesiąc, na wieś. Później jeszcze tam nad morze pojadę chyba na tydzień albo na trochę więcej. No i tam, później jak wrócę, to pewno będę w domu albo tam na Lewity. Na pewno będę jechał na wakacje gdzieś, dużo sportu uprawiam, więc też. No jeszcze będę miał pokaz w tkalni, więc też zapraszam. My wszystkim dzieciom życzymy, aby ich wakacyjne plany zostały w pełni zrealizowane.
Zupełnie inny jest wachlarz wakacyjnych warsztatów i zajęć proponowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. Placówka jak co roku stawia na atrakcje stacjonarne, które są bardzo różnorodne, dzięki temu cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Jednym słowem, każdy może znaleźć coś dla siebie. Ogromnie jest mi miło, że dzieci przyjęły nasze zaproszenie na zajęcia i to, o czym opowiadałam przed rozpoczęciem wakacji, jakby znalazło swoje potwierdzenie w praktyce. Albowiem, tak jak widzimy, dziś we wszystkich zajęciach dzieci chętnie biorą udział. Do wyboru jest masa tematycznych zajęć. Na przykład przed budynkiem, w ogrodzie, w cieniu, przed słońcem, siedząc na karimatach, dzieci rozwiązywały kalambury w języku angielskim. Te, które lubią śpiewać, wybierają zajęcia pod nazwą Wakacje z piosenką. Obowiązkowo w ofercie MDK-u znajduje się modelowanie w glinie. I tak na przykład młodzi ludzie w wieku od 6 do 18 lat pod bacznym okiem instruktora Jacka Kowalskiego, specjalizującego się m.in. w ceramice i rzeźbie, tworzyły stwory i potwory. Pomysły były różne. Na początku każdy musiał stworzyć szkic, a później już tylko pozostało, mówiąc w cudzysłowie, zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy. W gronie uczestników był m.in. Maksymilian Staniosz. Bardzo lubię te zajęcia, jest dość względnie luźna atmosfera, można tutaj generalnie robić tak jak to chcesz, nie ma jakichś od góry narzuconych zasad. Chłopakowi nie obce jest tworzenie w glinie. Od 3 lat w ciągu roku szkolnego szlifuje swój talent na zajęciach w pracowni ceramicznej w placówce przy ulicy Pułaskiego. Jest to jakby takie przedłużenie mojego talentu w plastelinie. W glinie najchętniej formował zwierzęta, jednak ostatnio jego rzeźby ukazują ludzi, głównie żołnierzy. Jego kolekcja zajmuje cały stół w pracowni w MDK-u. Jest armia spod zbarażu rodem. Teraz zacząłem też jakby jakieś sceny, biesiada, jakieś też symboliczne rzeźby. A w jakim czasie to wszystko powstało? To granie, rekord to były 5 rzeźb na lekcję. Granie, normę robię. Jak jakiś przodownik pracy za komuny. Obowiązkowo w ofercie MDK-u musi być również taniec, bo przecież placówka tańcem stoi. Taką piękną inicjatywę tutaj wykazała choreograf zespołu Dobry Skład, pani Monika Czaplicka. W ciągu całego tygodnia codziennie 5-godzinne warsztaty prowadzone przez najlepszych ekspertów z technik tańca, najogólniej mówiąc hip-hopowego. Ci eksperci prowadzą zajęcia dla wszystkich tancerzy zespołu Dobry Skład. Dzisiaj nawet tutaj dołączyło paru tancerzy z Ganeszu. Wczoraj prowadził zajęcia taki znakomity choreograf z Zielonej Góry, więc dzieci zachwycone. Każdego dnia warsztaty taneczne odbywają się w innej technice. Coś dla siebie znajdą również osoby, które lubią plastykę, interesują się teatrem, czy po prostu chcą chodzić na zajęcia ruchowe z akcentem na postawę korekcyjną. I tak aż do 12 lipca codziennie szeroka gama zajęć. Zostaną one jeszcze wzbogacone o wakacje z gitarą. Dziś na przykład będzie keyboard na wesoło. Wiem też, że wiele dzieci się wybiera. Także wejdzie jeszcze instrument, a więc dużo muzyki, jest śpiew. No wszystko to właściwie, co dzieje się w ciągu roku szkolnego, również podczas wakacji, ale już w formie zabawowej, relaksacyjnej, wakacyjnej, już bez stresu, bez biegania z zajęć na zajęcia. I o to nam właśnie chodziło, żeby dzieci nie spędzały czasu przed ekranem telewizora czy komputera. Informacje o wakacyjnej ofercie znajdują się na stronie internetowej placówki. Bubble Day, czyli Dzień Baniek, dodajmy, że mydlanych, na te atrakcje zaprasza Urząd Miejski. To forma aktywnego spędzenia jednego z wakacyjnych dni zorganizowana dla młodych pabieniczan. Ta impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę 30 czerwca. Każdy, kto chciałby skorzystać z tej oferty, powinien przybyć do Parku Wolności w samo południe. Nieopodal pomnika żołnierzy 15 Pułku Piechoty Wilków zorganizowana zostanie strefa z puszczaniem baniek. Bańkowy płyn, jak zapewniają organizatorzy, będzie rozdawany bezpłatnie. Zabawy prowadzone będą przez animatorów i tu zachęta również dla dorosłych. Będą dostosowane dla każdego.
Na terenie parku wyrośnie ogromny dmuchany zamek słonia Bombini. Pokazy zaczarowanych baniek to dodatkowy argument przemawiający za tym, żeby bezwzględnie pojawić się o godzinie 12 w Parku Wolności. Kolejnym są zaplanowane konkursy z nagrodami. Jeśli kogoś dopadnie zmęczenie, organizatorzy zapewniają relaks w strefie wypoczynku. Impreza potrwa do godziny 18.